regulowane w bardzo podobny sposób i zasady tego dotyczące są bardzo podobne. Ja mam następne pytanie. Ilu z Was wydatkowało coś wspólnie już na dzień dzisiejszy? Czyli umówiliście się między sobą w kilka osób i przygotowujecie, no nie od razu produkt, ale jakiś projekt, nie wiem, jakiejś grze, robicie swoją gildię, cokolwiek, różnego rodzaju ciekawe rzeczy. A dwa, czy ktoś z Was dewelopuje dla jakiejś, w cudzysłowie, korporacji, firmy, poza znanymi przypadkami? Pytanie, czy ktoś z Was jakby już o czymś takim myślał, nie wiem, coś razem robicie, coś robicie wspólnie, albo dla kogoś na zewnątrz, ale też wiecie, macie świadomość, że uczestniczy w tym większa liczba osób? Nie wiem. Ja bym chodzi też o samoprogramowanie, tak? Bo to może być praca nad projektem, który niekoniecznie musi oznaczać nawet samoprogramowania, ale tworzenie pewnych rzeczy, które suma sumarum też są jakieś tam kody, na przykład serwis internetowy, startup, podobne pojęcie, coś tego typu. Ja się na nie przyłączę na takiej różnej zasadzie. Może tak chodzi o programowanie, że to powiedziałeś, że niektórzy są nieśmiali, tak? Czyli coś tworzyć. Nie chcą się przyznać, bo to nielegalne. Możemy połączyć kamery na czas tej dyskusji. Nie, to jest nielegalne. Ale nie, nie chodzi o to, co konkretnie robicie, na jakich produktach bazujecie, co hakujecie, tak? To mnie interesuje. Znaczy coś. No, to się robimy, ale czy nazwać to tak górnolotnym określeniem, jak developer, to nie wiem, tam parę projektów, jakieś kody, jakieś przypadkowe serwisy na własnym kodzie, czy jakiś projekt gry, no okej, okay, coś próbujemy robić, ale... A jesteście widzą, czy na studiach? Czy gimnazjum? Podstawowy. No to jeszcze PR się nauczycie. Omówienie o tym, że coś jest developmentem projektu, to jeszcze na to przyjdzie pora. Ale robicie to rozumienie między sobą, w kilka osób. Tak. Znaczy, no teraz jesteśmy na trzecim roku USB informatyki, no bo ty, no powiedzmy. Na trzecim roku informatyki. Jeżeli robiliśmy w ramach projektu, znaczy inaczej, tam jakiś projekt, jak jakieś bazy danych czy coś innego, tam coś tam składaliśmy we dwóch, trzech. No okej, okay, no coś tam zrobiliśmy przez te parę tygodni. Ale tak poza tym w sumie jedyne, co robimy więcej, to teraz startujemy z jednym projektem kilkanaście osób i zobaczymy, co z tego wyjdzie. To może potem będziemy w stanie się wypowiedzieć, ale... A podpisywaliście jakąś umowę? Umawialiście się co do tego szumnie określonego developmentu? Nie. A bazujecie na swoich rozwiązaniach w 100%, czy korzystacie z rozwiązań innych? Tak ogólnie. Oczywiście, jeżeli bazujecie na rozwiązaniach innych, no to ja domniemuję, że to są rozwiązania nabyte przez was w sposób legalny. Tak? Zapłaciliście, albo macie licencję, albo jest to GPL, który dalej jako GPL wykorzystujecie. Dobrze. Bardzo dobrze. To wspólne jakby dewelopowanie produktu, właśnie nawet na takim poziomie bardzo nieformalnym, już zaczyna się wpisywać w jakieś ramy prawne, czy też wywołuje jakiegoś rodzaju konsekwencje prawne, nawet jeżeli nie podpisaliście w tym zakresie umowy. Warto by było podpisać, jeżeli to nabierze jakiegoś rozpędu, będzie miało jakiś szerszy czy też poważniejszy zakres. Oczywiście przyjmuje się, że pomiędzy kolegami zawsze jest dobrze i nic nie trzeba podpisywać. Oczywiście też nie jestem za tym, żeby przy każdym nawet najprostszym projekcie podpisywać umowy, sporządzać różnego rodzaju regulaminy. A później wychodzi taki projekt, nie? Dokładnie. I to są tego rodzaju problemy. A jeszcze przy okazji jedno pytanie, zanim zacznę przedstawienia bardziej prawne. Czy ktoś z Was przygotowuje jakiegoś rodzaju oprogramowania, które korzysta z ARCI? Chociażby, nie wiem, Google Maps czy cokolwiek. Albo jakiegoś innego, bardziej dostępnego produktu. Albo planuje, czy już się przygotował. Proszę, tak? Czytałeś regulamin API? Nie. Nie. Zatwierdził. A planujesz przeczytać?
No to też tak, no, na jakimś poziomie na pewno. To jest właśnie jakby też kolejny problem korzystania z różnego rodzaju rozwiązań. Na ogół pewnie na koniec się to czyta, żeby sprawdzić, czy się nie wdepnęło przez to drogę. No właśnie, pytanie ile godzin się spędzi. Dalej w Google. I pytanie, na ile już ten projekt jest zaawansowany, ile godzin się poświęciło na rozwój produktu, czy warto, czy nie warto. Ja sobie zgrałem wszystkie powiązane dokumenty z Google API, do których Google API odwołuje się wprost i nie wprost, z ciągłą dziewiątką wyszło mi 20 stron. I wynikają z tego bardzo różnego rodzaju poważne konsekwencje. Także ten temat tego wykładu, wspólne dewelopowanie produktów, jest tematem bardzo wielowątkowym. Tutaj sobie dotkniemy tylko takich głównych, najważniejszych kwestii. Bo jak najbardziej to, co Wy będziecie dewelopowali, czy to, co Ty sam, czy też z zespołem będzie dewelopował, będzie wiązało się z określonymi konstrukcjami z zakresu prawa autorskiego. Sytuacją idealną jest utwór samoistny i utwór współautorski. Utwór samoistny to jest taka sytuacja idealna w dzisiejszych czasach, gdzie jako autor siadam, piszę pracę od nowa, zupełnie jakby jestem pod kloszem, nie mam kontaktu z dotychczasową wiedzą, twórczością, kulturą, stwarzam coś od podstaw. Praktycznie. Idealiści mówią, że jeszcze to działa i te przepisy jeszcze też funkcjonują. Druga sytuacja to utwór współautorski, czyli spotykamy się i dewelopujemy coś od podstaw. W sieci informatycznym jest to zwykle fikcja. Nie ma czegoś takiego, zresztą byłoby bardzo trudną taką sytuację i napotykamy na różnego rodzaju konstrukcje, które wtłaczają nasz produkt, nasze współdziałanie w określone ramy. Teraz możemy być zainspirowani. Jeżeli mówimy o bazowaniu na cudzych produktach, to inspiracja jest tak na dobrą sprawę najlepszą z możliwych prawnych sytuacji, gdyż nie wiąże się z jakąkolwiek koniecznością uzyskiwania zgód, pozwoleń, a w szczególności zapłaty jakichkolwiek pieniędzy. Czyli każdy może się zainspirować Facebookiem, bo same zasady, same idee, które leżą w podstaw tego Facebooka, nie podlegają ochronie. Podlega ochronie tylko sposób wyrażenia takiego Facebooka, czyli jego konkretna prezentacja, przedstawienie. Jeżeli ktoś się tym zainspirował, że fajny portal społecznościowy, napisze swój, może to jak najbardziej zrobić i tutaj się z panem Zuckerbergerem nie będzie musiał jakimiś wpływami dzielić. Zuckerberg. Specjalnie się pominęłem, sprawdzam jeszcze aktywnie. Dziękuję. Czy słuchamy, to jest? Jest sługa tutaj dziadka. Koszulka. Jest aktywny. Koszulka dla kolegi. Utwory z zapożyczeniami. I utwory zależne. To już jest bardzo... To są bardzo dwie pokrewne sobie kategorie i bardzo ciężko jest wychwycić często różnicę między tymi dwoma kategoriami. W prawie autorskim funkcjonuje coś takiego jak prawo cytatu. Prawo cytatu, czyli ja mogę wykorzystać fragmenty, w jakim zakresie ustawa tego nie precyzuje, fragmenty cudzych utworów do tego, żeby wykorzystać je w swoim utworze. Także znowu, przechodząc na grup informatyki, korzystanie z prawa cytatu jest niemożliwe, bo prawo cytatu może być uruchomione w tych sytuacjach, gdy jest to dopuszczalne analizą krytyczną, prawami gatunku twórczości, wyjaśnieniem, celami naukowymi, czyli takimi celami wyższymi, w cudzysłowie. Czyli korzystając z cudzego kawałka kodu, zwykle ocieramy się albo o zapożyczenie, albo o utwór zależny. Utwór zależny, czyli opracowanie swego rodzaju. Z wszelkiego rodzaju spolszczenia, przepisanie oprogramowania na inny język, to też jest tłumaczenie w tym znaczeniu, czyli trochę inaczej niż takie tłumaczenie typowe jakiejś powieści z języka A na język B. Natomiast nadal jest to na gruncie prawa autorskiego opracowanie. I żeby z takiego opracowania korzystać, czyli móc je rozpowszechniać, musimy mieć zgodę tego podmiotu pierwotnego. Też zdarza się często sytuacja, w której, może często, nie często, to już jest kwestia praktyki, dochodzi do przepisania jakiegoś kodu, oprogramowania jego fragmentu z jednego języka na inny język. To szczególnie ma miejsce w przypadku starszych projektów, które kiedyś tam powstały w Delphi i wszystko działało, a teraz już jakoś tak zaczyna być nie bardzo.
I też pojawiają się pytania, czy tego rodzaju tłumaczenia są dopuszczalne, czy to są tłumaczenia w rozumieniu prawa autorskiego. Ja już pomijam tutaj akurat jakość, walor, czy wasz odbiór serwisu getpytania.pl. Natomiast pojawiają się tego rodzaju kwestie, tutaj akurat chodziło o automatyczne tłumaczenie kodów. W ogóle automatyzm w świecie oprogramowania to jest temat sam w sobie. Czy oprogramowanie pisane przez oprogramowanie podlega ochronie autorsko-prawnej? Dyskusja jest wielowątkowa i byśmy jej dzisiaj nie zakończyli. Natomiast jeżeli chodzi o podsumowanie tych podstawowych kategorii autorsko-prawnych, to musimy sobie powiedzieć, że jak najbardziej. Tłumaczenie może nie to automatyczne, ale tłumaczenie, czyli przepisanie oprogramowania z jednego języka na inny język, już powoduje powstanie utworu zależnego. My opracowujemy cudzy utwór. I żeby móc go wykorzystywać, rozpowszechniać, oczywiście nie pod własną strzechą, w swoich czterech ścianach, musimy mieć zgodę tego podmiotu, który posiada uprawnienia pierwotne. Kilka kategorii ostatnich, które mogą się wykształcić przy współpracy twórców. Zbiorność dzieł, czyli tutaj ta pozycja i dzieła zbiorowe. Są to pojęcia bardzo pokrewne. Toczą się nieskończone dysputy prawne pomiędzy prawnikami. Jaka jest pomiędzy nimi różnica? Ktoś kiedyś mówił, że napisał w ustawie, a teraz wszyscy próbują się domyślić, co autor miał na myśli. Najbardziej bezpieczna interpretacja jest taka, że ta ostatnia kategoria dzieł zbiorowych jest pod kategorią zbiorów materiałów, czyli innymi słowy zbiorów dzieł. Mianownikiem łączącym te dwie kategorie jest to, że nawet jeżeli na starcie mieliśmy dwa odrębne utwory, to w wyniku naszej współpracy powstaje jeden wspólny utwór. I tutaj w przypadku tych dzieł zbiorowych wprost ustawa przewiduje, że tutaj producent, czyli ten, kto finansuje zwykle całe przedsięwzięcie, jest uprawniony do dystrybucji tego rodzaju pomysłów. W przypadku zbioru dzieł nie jest to wskazane wprost, ale wynik także dotyczy się z tej ostatniej kategorii. I ostatnia kategoria, która może przy współtwórczości tutaj się pojawić, to jest kategoria dzieł połączonych. Typowym przykładem jest znowu muzyka. DJ i artysta wykonawca. To jest taki najbardziej jaskrawy, czy też najbardziej czytelny przykład utworu połączonego. Muzyka to jest jeden utwór, słowa i wykonanie to jest zupełnie coś innego. Tak samo teledysk. Warstwa, tu już mamy trzy warstwy. Warstwę muzyczną, warstwę wizualną i warstwę tą muzyczną podwójnie, tak? Czyli muzyka i tekst. I to są dzieła połączone. W kontekście prawa autorskiego mówimy zawsze o osobnych utworach i tutaj współtwórcy muszą się dogadywać, czy też twórcy tych osobnych utworów w zakresie wspólnego rozpowszechniania takiego utworu. Jeżeli w międzyczasie będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to oczywiście proszę zadawać w miarę możliwości czasowych. Będziemy sobie je wyjaśniać, jak z tymi czasami. Spokojnie, 14:20. Kwestia tego, co podlega ochronie autorsko-prawnej, a co nie podlega ochronie autorsko-prawnej. Ustawa w artykule 4 zawiera zespół wyłączeń. Jeżeli natkniemy się na tego rodzaju dobra, to możemy być pewni, że możemy je swobodnie wykorzystywać, gdyż one nie są objęte ochroną na gruncie ustawy prawo autorskie. No i tutaj ciekawym elementem są te opublikowane opisy patentowe lub ochronne. Czyli każdy może taki opis wykorzystać, może w różny sposób go przetwarzać. Natomiast ta myśl techniczna, którą opisuje opis patentowy, jest już jak najbardziej chroniona pewnymi prawami, patentami, których naruszać nie może. Jeżeli chodzi o te tłumaczenia, to jest tutaj zacytowany jeden z ostatnich wyroków jednego z polskich sądów apelacyjnych dotyczący tłumaczeń. Ja się zastanawiam, czy właśnie sąd miał aż taką świadomość, używając tutaj terminu każde tłumaczenie.